Na rzecz urologii dziecięcej Fundacja Wielkie Oświecie Świątecznej Pomocy zagrała już dwukrotnie. W efekcie zbiórki w ramach 8 i 19 finału Fundacja zakupiła 252 urządzenia za prawie 12 milionów złotych. Do placówek w całym kraju trafiło m.in. ponad 50 najnowocześniejszych aparatów do badań urodynamicznych, czyli badań, które nam służą do diagnostyki zaburzeń funkcji pęcherza. Uzyskaliśmy ponad 130 wysoko zaawansowanych cystoskopów. W ramach wsparcia urologii Fundacja pomogła nam stworzyć w Centrum Zdrowia Dziecka pierwszą pracownię uroterapii w Polsce, czyli placówkę, która leczy zaburzenia kontroli oddawania moczu u dzieci i gdzie jest prowadzona rehabilitacja dolnych dróg moczowych. Bagatelizacja problemów dotyczących oddawania moczu u dzieci może mieć nie tylko poważne skutki dla zdrowia dziecka, bo zaburzenia te prowadzą do niewydolności nerek, ale też niekorzystnie wpływają na samoocenę i rozwój psychologiczny pacjenta. Dlatego ten dział, który do tej pory był traktowany po macoszemu, staramy się rozwijać i dzięki orkiestrze możemy pomóc tym chorym dzieciom. Dzięki współpracy z Fundacją urologia dziecięca rozwija się w całej Polsce. Dziękujemy bardzo za tą współpracę i liczymy na dalsze. Zebrane 1,5 miliarda złotych i zakupione 67 300 urządzeń medycznych. To 30 lat grania Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Bądźcie razem z nami do końca świata i jeden dzień dłużej.